Piękny targ, gdzie sprzedają. Zepsuła się mi ładowarka do komputera. Nie ta wielka. Chcą spróbować naprawić tą ładowarkę. Ja już nie chciałam tu robić za dużego zamieszania, bo jak się okazuje, to jest wielkie zamieszanie. Wow. Piękny, prawda? Mamy kolejną podmiankę. Nie wiadomo. Chyba. Ale tak czy inaczej bardzo sprawnie idzie tym razem cicho, Bela. Idzie bardzo sprawnie, więc nie możemy narzekać. Tak, czyli zmiana. Tutaj musieliśmy się wytłumaczyć, gdzie jedziemy i po co. Dlaczego musimy jechać na bazar? Bo musimy kupić jedzenie. Aha. Musimy jeść. Pytam się go, a ty jesz? Aha, no, my też. Co to jest? Środa, dzień targowy. Piękny targ, gdzie sprzedają kozy, baranki. Zobaczcie, jaki recykling. Tutaj po prostu nic się nie marnuje. Wszystko jest wykorzystywane podwójnie, potrójnie, tyle razy, ile się da. Zawsze na coś jeszcze się coś przyda. Tamten domek po prawej u góry. Dół jest murowany, a ta góra jest zrobiona z drewna. Ale po prostu pięknie. Tam między belkami ja widzę cegiełki, ale te okienka, to wszystko jest zrobione z drewna, pięknie rzeźbione. Jakie ładne ciuszki. Ale połowa sklepów jest zamknięta. Shopping mall jest piękne, tylko sklepy są zamknięte. The body shop. Where it's, what is this? Shut? What are you purchasing? Like we need to buy a charger. Oh, Home Plaza. Can't. Home Plaza? Home piche. Okay. W międzyczasie zepsuła się mi ładowarka do komputera. Tak więc wygooglowałam jakieś takie centrum handlowe i na zdjęciach to pięknie wyglądało, wszystko mają, ale jak się okazało tutaj, jak żeśmy przyjechali, to prawie wszystkie sklepy są pozamykane. Ale jak oni się teraz nas spytali, co potrzebujemy, to oni powiedzieli, nie, to jest inne miejsce, gdzie my was zawieziemy. Więc w sumie to nawet się przydają teraz. Salam. Salam. I need a charger like this. Is it possible to buy? Yes. Yes?
Okay. Yeah? Take a seat. Okay, thank you. Pewnie oni się tam oglądają. Anioły, stróże tam nas pilnują. I tak sobie myślimy, że w sumie to fajnie, bo tak, nikt ciebie nie oskubie, nie? Nikt nie zawyszy ceny. Nikt cię nie ukradnie. Nikt nie ukradnie, nikt nie oszuka, więc faktycznie no. W sumie to stwierdziliśmy, że powinniśmy korzystać, a nie bronić się po prostu przed tą ochroną, bo tak naprawdę jak popatrzymy na to teraz, to nawet się przydają. Gdzie my byśmy znaleźli ten sklep? Byśmy w życiu nie znaleźli. No. Bo tu nas przywieźli w taki jakby zaułek, gdzie są tylko takie sklepiki właśnie z komputerami. Co, chcesz im pokazać, gdzie jest Polska? Możesz im pokazać na mapie, bo nie, już się... tak w ogóle patrzę. No ale jak już wyciągnąłeś, to im pokaż. Yeah, we are from Poland. Long way. Like we've been traveling 3 months to get here by car. Okay, now. No. Dostaliśmy herbatę. A, podstaweczki. Dostaliśmy herbatę, bo mimo, że tutaj mają bardzo dużo różnych ładowarek używanych, to akurat nie mają takiej końcówki. I jeden gościu poleciał tam szukać po innych sklepach. No i mamy nadzieję, że nam przyniesie. No. A póki co, to my wybijemy herbatkę. Nie taka słodka, no, ale też radę. To nie powinno być 20 różnych. No, no problem, nie? Pełno jest, ale każdy jest nieco inny. Ta każda końcówka. Nie, nie, no, to za małe. Tu small. Ale jakie dwie ma gra? A ten już bardziej. Może. Pełno tam jest różnych, ale. No, oni wiedzą lepiej, no. Chociaż? Mi się wydaje, że ten też za mały. A, masz? Ma coś? Coś nie. Może ma? No? Czekaj. HP day in a word the ampere same. Aap unko batao na. In milen and all. Dikhao unko, charge karke dikhao. Ek minute hai. A gaming system. In it is a few on going in it. It's so what the it will be what the in a check. It's a little bit of a charge. Can you come charge? Oh, nice. In a color come away at the charge. Not crazy. The other known in a park. Nikola. Your adapter is a Cherry company. And this is HP. Yes. Cherry is not available. Yeah. HP available. It's okay. As it's long okay. As it as works. As long as it works. Same mark. Yeah. Like, we have no problem. As long as it works, you know. Okay. What ampere sim? Yeah, okay, I understand. Now, 120 watt. But ampere, 50 to 60, 50 to 60 HZ. Okay. Same. Yeah, but it doesn't charge. Okay. No to nie da się, znaczy nie działa ta, którą znaleźli. Żadnej innej nie znaleźli, biegali tu po wszystkich sklepach i nie ma. Ale chcą spróbować naprawić tą ładowarkę. I to zajmie całą godzinę. No poczekaj, na razie nic nie zazyka. O, ładuje. Ładuje. It's working. Okay, you win. Poczekaj, wait for a moment. Battery. No percent. 90%. Okay, so maybe you wait a moment. Wait 5 minutes. Wait, Hale. Nie ta wielka. To i tak będzie taka dwa razy większa niż mieliśmy, ale. Ale niech działa, bo nie będę mogła filmów montować. No to jest. Jedziemy teraz na ekspresowe zwiedzanie.
okay? Yes. No dobra, to było bardzo ekspresowe zwiedzanie. Tam przed nami na wprost jest jeszcze taka zabytkowy, jak się nazywa tomb po polsku, już nic nie pamiętam. Grobowiec, o Jezu, grobowiec. Ja już nie chciałam tu robić za dużego zamieszania, bo jak się okazuje, to jest wielkie zamieszanie i dla nich bardzo duży stres, więc nie chcę ich martwić, bo bardzo nam starają się pomóc. Później może jeszcze dopowiem właśnie na temat tego Multan, albo powiem teraz szybko. Multan jest piątym największym miastem w Pakistanie i jest tutaj no, kilka fajnych rzeczy do zobaczenia. No to więc troszkę szkoda. O właśnie, zamknąłeś szybę, to mogę coś powiedzieć. Nie wiem teraz, czy powtarzać od początku, czy nie. Dobra, potem powiem. Nieważne, lecimy. Teraz poprosiliśmy jeszcze, żebyśmy zrobili zakupy, bo powoli musimy się spieszyć, bo zaraz będzie ciemno, jest trzecia godzina. Więc mamy jeszcze 2 godziny, tak na spokojnie. A musimy jeszcze znaleźć jakieś miejsce do spania. O, tutaj nawet możemy po drodze kupić coś. Chcemy kupić jakieś owoce, warzywa i mięso dla naszych piesków. I możemy jechać za miasto. Popatrz, jaki ładny jest tutaj park. Tutaj jest obwarowania miasta i kilka bardzo ładnych bram. Tak więc no, troszkę szkoda, że nie możemy sobie tam pospacerować i to wszystko zobaczyć. Ale o, pokażę chociaż tak. Wow. Piękny, prawda? Materiały deficytowe, bez których nie możemy żyć. Bezcenne. Fajnie z tymi żołnierzami, bo przynajmniej pomagają negocjować. Tak. Jeszcze rybę. No, thank you. Tutaj jeszcze kupimy rybę. Mają bardzo fajne ryby. Piękne normalnie, takie karpiowate, coś w tym stylu. Zawsze w takich miejscach to spoko. A ja się zorientował, że mi... No, it's okay. Zorientował się, że mi zasłania nagrywanie i mówi do mnie, chodź, będziesz sobie nagrywać. Zawsze w takich miejscach tą rybkę wypatroszą. Tak więc fajnie, fajnie. Super. Bo jak byliśmy w tym sklepie komputerowym, gdzie tam kupowaliśmy tą ładowarkę, to oni się właśnie też pytali, ci chłopacy z tego sklepiku, czy ja mam kanał na YouTube, i tam już sobie weszli na nasz kanał i później jak sprawdzałam, czy działa, to ja też musiałam jakiś tam filmik sobie otworzyć, żeby zobaczyć też, bo dostałam w gratisie słuchawki i chciałam zobaczyć, czy działają. Czy nie ma problemu, włączałem jakiś filmik, to sobie tam zaglądali przez ramię. Spoko, spoko. Zobaczcie przez tą chwilę, ile mamy tutaj wielbicieli.
zebrał się mały tłumek. Dobra, jedziemy? Okej, okay, jedziemy. $1.5 No, $1.5 za taką wielką rybę. I ja widziałam, że solą, nie? Posypał, tak? Tak? Mm, przesypał solą, fajnie. Nie no, zarąbiści nam się trafili, popatrzcie. Zatrzymają dla nas cały ruch uliczny, żebyśmy mogli wyjechać. Nie no, pięknie, no po prostu dzisiaj jesteśmy bardzo szczęśliwi. Naprawdę, byli bardzo pomocni. A nie wyglądali na początku. No, na początku nie. A cały czas się nas pytali, co jeszcze chcemy, co następne, co potem chcemy, gdzie chcemy jechać. Więc było dzisiaj zarąbiście. Jakby tak było od początku, to byśmy kochali ten Pakistan i całą tą eskortę. I tak nie źle. No nie było tak źle, ale momentami mieliśmy, wiesz, nerwa. Nie szkodzi. Thank you so much. Super. Świetne doświadczenie dzisiaj. No tacy wyglądali harsh bardzo. Mm. Może przez te mundury. No nie wiem, może. Ale tacy harsh wyglądali, może byli spięci. Bo dla nich to jest stres, duża odpowiedzialność po prostu. Jakby się nam coś stało, to słuchajcie, to nie tylko, że oni dostaną nagane, nie tylko nawet, że oni by stracili pracę, oni po prostu, ich życie by było skończone. Tutaj przed nami kolejny taki grobowiec, bo jest ich tutaj kilka, a w okolicach kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt takich pięknych grobowców, które były budowane przez zamożnych ludzi, no nie wiem, no, na pamiątkę. Co mam wam powiedzieć? No piękne, popatrzcie. Ten jest naprawdę całkiem ładny. Ojej, pan jest pokrwawiony. Idę mu tam, trzeba pewnie coś pomóc. O, super. How? We need for dogs. Like 1 or 2 kilo? 1 kilo? 2 kilo? 1 kilo. Most of hatches. Okay. 1 kg meat. 1 kg meat. 2 kg. 2 kg. Thank you so much. Come here. Yeah, for the dog. Yeah. Okay. Super, yeah. You see, see. Yeah, thank you so much. See. No, fajne. Niech on tam da nam wszystko. Super. Dawaj. Jakie ma fajne, czyste żołądeczki. O, bomba.
Thank you.